Starsza pani, która często odwiedzała bank, by wypłacić kilkaset złotych na życie, tym razem usiłowała w pośpiechu wypłacić w oddziale wszystkie oszczędności. Sytuacja wzbudziła czujność pracownic banku. Kobiety próbowały dowiedzieć się czegoś więcej i doradzały seniorce rozwagę. Jak się okazało, słusznie. Pieniądze miały trafić do fałszywych policjantów. Klientka do ostatniego momentu upierała się, obstawała przy swoim, żeby wypłacić pieniądze. Nie reagowała na nasze próby przekonywania, że to jest jednak próba jej oszustwa, że najprawdopodobniej padła ofiarą próby wyłudzenia pieniędzy. No, sporo czasu poświęciliśmy, żeby panią przekonać, że faktycznie tak nie jest. Dopiero wezwana policja i pan z odznaką udowodnił, że faktycznie jest to próba oszustwa. Także później sprawę już przejęła policja. Dobrze wszystko się skończyło. Udało się udaremnić wypłatę 86 tysięcy. Pieniądze są u klientki bezpieczne. W ostatnim czasie ich czujność uratowała przed stratą gotówki trzy osoby. Około 85 tysięcy złotych w tym przypadku, a w sumie ponad 100 tysięcy złotych ocaliły przed oszustami pracownicy banku. Pracownicy banku wykazali się bardzo wielką czujnością i profesjonalizmem. Dzięki ich podejściu bardzo poważnemu do sprawy nasi mieszkańcy nie stracili ponad 100 tysięcy złotych. Były to trzy próby. We wtorek jawożnicki oddział PKO odwiedziła policja. Mundurowi z komendantem na czele osobiście podziękowali kobietom za wzorową obywatelską postawę. To była wspaniała reakcja. Jest ta czujność, tak, jest ta wrażliwość na te sytuacje nietypowe. I chcielibyśmy, żeby tak działały wszystkie placówki tego typu, bo tych zdarzeń z osobami starszymi jest dużo i myślę, że wielu moglibyśmy zapobiec, jeśli ta postawa byłaby taka jak tutaj pani, właśnie w tej placówce. Dziękuję pani dyrektor bardzo serdecznie. Proszę przyjąć taki skromny upominek. Bardzo dziękuję.